Miło, że Państwo zostali też z nami na drugą odsłonę siesty. W Trójce wciąż Marcin Kedryński. I pewnie, jeśli ktoś uważnie słuchał części pierwszej, to doszedł do wniosku, że my jednak faworyzujemy świetne dziewczyny. I to jest oczywiście prawda, ale nie znaczy to bynajmniej, że nie mamy w rękawie, czy też w kapeluszu, by ich teraz wyciągnąć jak króliki, kilku naprawdę zdolnych chłopaków. A żeby tak niezbyt boleśnie Państwo odczuli to przejście z Brazylii do jakichś innych światów, to wszystko stopniowo. That's the way it will be every day in the life of a fool. Kenny Rankin, Toots Thielemans i Oscar Castro-Navez. Jak bardzo mi ich brakuje, wszystkich trzech. Miałem szczęście ich poznać osobno zresztą, ale
z każdym z nich jakoś współpracować, z jednym nawet zaprzyjaźnić. No i niech to licho, tylko płyty zostały, ale szczęśliwie tak jasne, tak słoneczne, jak ta dzisiejsza niedziela za oknem na Myśliwieckiej. A propos słonecznych płyt, przypominam, że jest już nasza kolekcjonerska Siesta Festiwal, Siesta w drodze 2019, a tam Marcio Faraco. Quand je quitterai Paris, ça sera un jour de pluie, un jour comme les autres. Je vais lui pardonner, elle va m'oublier, à qui sera la faute? J'ai lui toujours souri, elle est tellement jolie, il joue avec son charme. Je lui faisais la cour, mais presque tous les jours, elle m'y rendait en larmes. J'ai lui donné ma vie, sans même pas sentir qu'elle m'ouvrait les veines. Alors je m'endormais, pendant qu'elle me berçait avec ses sirènes. Agora, maintenant, vou partir, je m'en vais, sem você, te laisser, mon cœur est tout petit. Je t'aime, tu amo, je te hais, te odeio. Alors, então, o que a gente se diz? J'attendrai l'hiver, les arbres endormis, pour te laisser en douce. La scène immobile, dans son manteau de verre, moins 10 degrés Celsius. L'automne est bien passé, on s'y rend compte que, de temps en temps, on s'aime. Mais c'est déjà trop tard, et même un peu trop froid, pour faire pousser des chrysanthèmes. Agora, maintenant, vou partir, je m'en vais, sans você, te laisser, mon cœur est tout petit. Je t'aime, te amo, je te hais, te odeio. Alors, então, o que a gente se diz? Naszej nowej festiwalowej płyty Marcio Faraco. Marcio, który na Siesta Festiwalu, dziewiątym już naszym trójkowym święcie szczęśliwej muzyki, w piątek 26 kwietnia wieczorem, chwilę wcześniej na tej samej scenie w Filharmonii na Łowiance, Majra Andrade. A ja Państwu obiecałem dzisiaj na początku dzisiejszego spotkania, że czeka nas czas paryski, czy też może powinienem był sprecyzować, kwadrans chrumkany, czyli z taką właśnie muzyką Manouche, która swoje korzenie ma gdzieś w twórczości Django Reinhardta, więc jedziemy. To jest chyba najsłynniejszy klasyk Django, a przynajmniej w czołówce, Minor Swing i Trio Rosenberg z Claude'em Tissandier na klarnecie. Thank you.
jak to mówią, nie próbujcie tego w domu. Minor Swing, prawdopodobnie najsłynniejszy klasyk Django Reinhardta. I idźmy tym tropem. Cały czas, zresztą słuchając tej muzyki wraz z państwem, już od dawna, od jakichś 2-3 lat, ja mam na chrumkany jazz cygański poważną fazę, zastanawiam się, jak zrobić, żeby to na Siesta Festiwalu zaprezentować, żeby to było atrakcyjne, żeby miało tę aurę paryską. Przecież ich nie postawimy wszystkich na wielkiej filharmonicznej scenie, bo owszem, grać będą znakomicie, ale gdzieś czar wtedy pryska. No nic, pomyślę nad tym. Tymczasem Joshua Stefan. Państwu też się podobało. A, jazz ma nóż bez takiego zarazem rześkiego, co i tęsknego walca po prostu obyć się nie może. A na koniec naszego zaułka z muzyką chrumkaną jeszcze Birelli, La Grande, Sylvain Luc. Ten temat nosi tytuł Made in France. Thank you.
Birey LaGrenne, wcześniej Joshua Stefan, jeszcze wcześniej rodzina Rosenbergów. Oni tak wszyscy grają na tych gitarach, że naprawdę, nie wiem, taki John Scofield, to by się chyba po prostu teraz krępował wyjść po nich na scenę. Nie, taki żart słaby. Koszarowy nawet, musiałbym powiedzieć. John Scofield może wyjść na każdą scenę w dowolnym momencie. I nawet teraz powinien się pojawić w naszym programie, zwłaszcza ze swoją bajeczną płytą Country for Old Men, bo będzie kącik country. Ale jednak pójdziemy w innym kierunku. Też będą grać na akustycznych instrumentach i to chwilami dosyć szybko i sprawnie. To Punch Brothers, czyli Chris Thiele z kolegami.
Wiem, że trochę wystawiłem Państwa na próbę, ale lubię tak. Punch Brothers, czyli mandoliny i banja z XX, już właściwie drugiego wieku. No a teraz tak jak na banjo wypadałoby grać po Bożemu, zakładając oczywiście, że nasz stwórca w wolnych chwilach lubi brząkać na tym cokolwiek niewdzięcznym instrumencie, czyli założycielski dla banjo artysta Ricky Skaggs, a obok niego znany wszystkim lubiany zespół The Chieftains. All right, ready to get jimmy? One, two, three. You ought to see my Cindy. She lives way down south. She's so sweet, the honeybees swarm around her mouth. Get along home, Cindy, Cindy, get along home. Ruszyłoby się w tan do jakiejś stodoły, co? Nawet nie zdejmując kapelusza na chwilę. Ricky Skaggs z przyjaciółmi. To było takie country and western właściwie z pradziejów po tym 22-wiecznym Punch Brothers, więc teraz zaprośmy na koniec. O, uprzedzam od razu, żeby się Państwo nie denerwowali, że to nas jakoś dłużej jeszcze będzie męczyć. Więc na koniec tego kącika kantrowego zaproszę naszego dobrego, siestowego przyjaciela, który wie, że pogodzi wszystkie strony. One last drink to wishful thinking. Another again. The bar is getting brighter and the walls are closing in. Journey on the jukebox singing, don't let the believing end. The one that you had eyes for had their eyes for your best friend. Nobody's gonna love you right. Nobody's gonna take you in tonight. Finish out the bottle, step to the light and roll it on home, roll it on home, roll it on home. Tomorrow's another chance, you won't go it alone if you roll it on home. Texts were with your ex and all of them were sent by you. But you keep
staring at your phone like something's coming through. Come to grips and take your chips when the cards aren't going your way. You've been here so long, tonight's already yesterday. Hey, nobody's gonna love you right. Nobody's gonna take you in the night. Finish out the bottle, step into the light and roll it on. Johnny nam już skruszył tutaj serca niewieście, więc teraz możemy sięgnąć naprawdę po poważną artylerię. No zresztą to jest zestaw obowiązkowy, taka kawa i wuzetka w sieście roku 2019, czyli Nat King Cole na stulecie. Jako kawa występuje Nat, który podaje temat, a jako wuzetka potem jacyś arcymistrzowie jazzu ten temat od niego jeszcze dodatkowo przejmują. Tym razem będzie to zespół Jerry'ego Mulligana, ale próżno państwo będą wyglądać jego barytonu brzmiącego jak smutne słoniątko, bo głównie się będzie popisywał na alcie Lee Konitz. No to zapraszam. You're just too marvelous. Too marvelous for words, like glorious, glamorous, and that old standby amorous. You're just too wonderful. I'll never find the words that tell enough, spell enough. I mean, they just aren't swell enough. You're much too much, and just too very, very to ever be in Webster's dictionary. And so I'm borrowing a love song from the birds to tell you that you're marvelous, too marvelous for words. Song from the birds to tell.
tell you that you're marvelous, too marvelous for words. Brawo, Lee Konitz w zespole Jerry'ego Mulligana. Too marvelous for words. Do czego to dochodzi dzisiaj w Sieście, że nawet Nat King Cole śpiewa pogodne piosenki? No naprawdę, to powinniśmy nie zawieść państwa aż do końca dzisiejszego programu, którego to programu, nawet sam mówiąc, tak dużo już nie zostało. Więc Bobby nadciąga, to wszyscy wiemy. Niestety no, Siesta nie ma z tym wiele wspólnego, nie będzie nas tam, ale to jest koncert, który z całego serca polecamy, no bo to za każdym razem jest wydarzenie, właściwie też i pozamuzyczne, takie bioenergoterapeutyczne, jeśli państwo chcą. Więc Bobby dziś w Sieście, a 4 maja w Nostrze w Katowicach. Burden this I know, yeah I know. Say, take my companion away from me. Take my companion when you see. Come to me, a stranger.
Bobby, proszę w wolnej chwili na koniec Wielkiej Majówki zajrzeć do nas pro. Dzisiaj w Sieście to już prawie wszystko. Agnieszka Łukasiewicz i Marcin Kedryński kłaniają się. Będziemy tutaj czekać na Państwa za tydzień. No i proszę nie zapomnieć, że za dwa tygodnie Siesta Festival, to on już się będzie kończył właściwie. No, a zaczynamy 25 w czwartek Candace Springs w Gdańsku w Starym Manerzu, a potem oczywiście w Filharmonii. Najpierw Mayra Andrade, potem Marcio Farraco, potem Lucy Bella, w tym czasie podczas nocy Fado, Marcio Rodriguez, na koniec nocą w klubie Parlament z Mozambiku Selma Łamusse, będą pląsy afrykańskie, no ale przede wszystkim tego ostatniego dnia w niedzielę w Filharmonii Anna Moura. Anna dzisiaj z naszej kolekcjonerskiej słonecznej siestowej płyty, a ja tymczasem wszystkich pozdrawiam. Sou
stars.